zanim zainwestujesz swój czas i dasz mi się porwać w wyprawę po fascynującym świecie skutecznych ofert, chcę, żebyś wiedział, kto będzie twoim przewodnikiem. Zatem kilka słów o Macieju Dudko. Od ponad 20 lat zajmuję się sprzedażą. Zaczynałem od handlowania używanymi książkami, jeszcze w szkole średniej, ale miałem też kilkuletnią przygodę z Telewizją Polską, gdzie oprócz obowiązków redaktora telegazety i serwisów internetowych odpowiadałem m.in. za sprzedaż reklam. Tam uczyłem się sprzedaży, rozmowy z klientami i negocjowania warunków. W 2005 zacząłem bawić się sprzedażą na Allegro. Mówię bawić się, bo początkowo, podobnie jak chyba większość e-sprzedawców, traktowałem tę platformę i sprzedaż na Allegro jedynie jako sposób na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy i oczyszczenie domowej powierzchni. Z czasem jednak e-sprzedaż zaczęła mnie fascynować i przez kilka kolejnych lat eksperymentowałem z różnymi branżami i z różnymi produktami. Sprzedawałem książki, sprzedawałem płyty CD, nawet ze 100% marżą. Testowałem sprzedaż tak dziwnych produktów jak sprowadzane z Anglii pojemniki na sztuczną szczękę, które sprzedawałem w Polsce nawet 5-krotnie drożej. Wprowadziłem też produkty autorskie, były to m.in. zdjęcia na lodówkę. Klient przesyłał plik ze zdjęciem i otrzymywał odbitkę z podłożem magnetycznym, którą mógł później zawiesić na lodówce. Dziś tego typu usług jest mnóstwo, ale w 2006 roku była to nowość, podobnie jak reklamowe zapałki magnetyczne, które stały się nietypowym i oryginalnym gadżetem firmowym. Prawdopodobnie jako pierwszy w Polsce zacząłem też projektować i sprzedawać prościutkie szablony ofert Allegro, ponieważ szybko zorientowałem się, że jakość ofert e-sprzedawców na tej platformie często jest przerażająca. Oczywiście chwilę później wyrosła mi świetna konkurencja, która robiła znacznie piękniejsze i niepomiernie bardziej profesjonalne szablony, zresztą dużo tańsze niż moje, dlatego w tej branży nie zabawiłem długo i zacząłem szukać innych pomysłów. Od czasów szkoły średniej świadczyłem też usługi edytorskie. W efekcie w ciągu ponad 20 lat rozwinąłem firmę, która później została nazwana korekto.pl, a która dziś jest jednym z liderów w swojej kategorii. Wraz z kilkunastoma korektorami obsłużyliśmy już, oczywiście zdalnie, kilka tysięcy zleceń. W 2007 roku wykonałem też swój pierwszy, a zapewne również pierwszy w Polsce, audyt oferty Allegro. Od zawsze bowiem miałem dar, a może przekleństwo, dostrzegania błędów w cudzych ofertach. Początkowo widząc je, pisałem sprzedawcy e-maila z informacją o dostrzeżonych nieprawidłowościach, które mogą psuć mu sprzedaż. Szybko okazało się, że większość z tych sprzedawców nie zdawała sobie nawet sprawy z istnienia szkodników, a ja zrozumiałem, że ich wyłapywanie można podnieść do rangi regularnej usługi. I tak po 10 latach miałem na koncie już ponad 1100 audytów ofert na Allegro i ponad 120 przebadanych stron www, głównie e-sklepów. Również w 2007 do współpracy zaprosiło mnie Allegro, z którym kolaborowałem intensywnie przez kolejnych kilka lat. Przeprowadziłem kilkaset godzin szkoleń, kilka tysięcy także niezależnie od Allegro, dla ponad 10 tysięcy sprzedawców internetowych, handlujących głównie na tej platformie, ale także prowadzących własne sklepy. Dzięki tym wszystkim audytom oraz rozmowom z tysiącami e-sprzedawców czasami mawiam, że dziś czuję się, jakbym miał 500 lat doświadczenia w e-biznesie. Audytowałem i szkoliłem sprzedawców z niemal wszystkich najważniejszych branż, od książek, elektroniki czy odzieżówki, po usługi pogrzebowe, branżę erotyczną i sieci sklepów budowlanych. Pracowałem głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, ale miałem też przyjemność pomagać spółkom giełdowym i liderom w swoich branżach, takim jak Oponeo, ESKK, X.com, Kragwet, Gazoprojekt, Marvipol, Wobis, Toys for Boys, Mennica Skarbowa, Karen Notebook, Spy Shop, Juventus, Business Center Club i mnóstwo innych. Wymieniać mógłbym długo. Podczas tych lat szkoleń, tysięcy audytów i konsultacji e-biznesowych zauważyłem i zacząłem to skrupulatnie notować, że większość przedsiębiorców, niezależnie od branży i od skali działania, popełnia szereg bardzo podobnych błędów podczas budowania swoich ofert. Kiedy zacząłem je badać, okazało się, że wbrew pozorom wachlarz tych najczęstszych i najgorszych w skutkach błędów jest całkiem niewielki. Co zaskakujące, zauważyłem, że najwięcej wpadek dotyczy elementów, które wszystkim wydają się oczywiste, a przez to są ignorowane. Od kwestii tak banalnych jak niewłaściwe słowa kluczowe w tytule oferty, po całkowite niezrozumienie, jak należy komunikować produkt klientowi. Oczywiście błędy te najczęściej wynikają z bezrefleksyjnego powtarzania i naśladowania tego, co robi konkurencja.
ale dobrą wiadomością jest to, że dzięki ich zidentyfikowaniu i obnażeniu relatywnie łatwo i szybko można się ich pozbyć ze swoich ofert. Na tym właśnie polega moc audytów i siła szkolenia e-biznes do kwadratu, które pokazują, co, gdzie i w jaki sposób można zoptymalizować, aby naprawić sprzedaż i przestać walczyć z konkurentami na ceny. Przez tę pasję tropienia i usuwania szkodników w e-ofertach jeden z moich czytelników nazwał mnie nawet kiedyś doktorem Hausem polskiego e-biznesu, choć sam czasami czuję się raczej jak ginekolog-położnik pomagający e-przedsiębiorcom w narodzinach sensownych wyników sprzedażowych. W pewnym momencie, to już ponad 10 lat temu, rozpisałem się też dość mocno, opisując swoje odkrycia i wnioski. Zaczęło się od ciężkiego kalibru. Najpierw powstała rozprawa doktorska poświęcona funkcjonalności typograficznej stron www. Później przyszedł czas na lżejsze formy, artykuły i felietony w prasie branżowej, które publikowałem m.in. w magazynie e-sprzedawców Menzies. Przez krótką chwilę pisywałem też dla Onetu, choć z powodu pewnych zgrzytów formalnych dość szybko nasze drogi się rozeszły. Od kilku lat prowadzę też, choć mocno nieregularnie i dość po macoszemu, bloga z poradami dla e-sprzedawców akademiainternetu.pl. Na koncie mam również kilkanaście książek, wydanych m.in. z PWN-em oraz z Helionem, w tym kilka tytułów poświęconych właśnie optymalizacji e-biznesowej. Pierwszą z nich był bestsellerowy e-biznes poradnik praktyka oraz późniejszy e-biznes po godzinach. Mimo że były to książki stricte branżowe, sprzedały się w ponad 10 tysiącach egzemplarzy. Największym hitem jest natomiast Biblia e-biznesu. Najobszerniejszy w Polsce, a według niektórych nawet na świecie, poradnik na temat przedsiębiorczości w internecie. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2013 roku i błyskawicznie dotarło na szczyt listy bestsellerów. Cały planowany na 2 lata sprzedaży nakład rozszedł się w ciągu 12 dni od premiery i wraz z wydawnictwem Helion mieliśmy problem, aby jak najszybciej wyprodukować nowy nakład, który z kolei rozszedł się w ciągu kolejnych kilku tygodni. Biblia e-biznesu szybko zdobyła rangę najważniejszej i najpełniejszej książki w branży. Zdobyła też pierwszą nagrodę w konkursie Economicus organizowanym przez Gazetę Prawną, w którym uznano ją za najlepszy poradnik ekonomiczny. A jury było zacne. Wśród jurorów oceniających książki byli m.in. profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor Adam Noga z Katedry Ekonomii Akademii Koźmińskiego, Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny miesięcznika Książki, profesor Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, dr Wyżnikiewicz, wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, profesor Małgorzata Zaleska, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Lidia Sobańska z Zarządu Polskiej Agencji Prasowej, Andrzej Andrysiak, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej i Rafał Woś, publicysta również Gazety Prawnej, ekspert w zakresie książek ekonomicznych. W 2016 roku ukazało się drugie, mocno uaktualnione wydanie tej książki. Do projektu przystąpiło blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin przedsiębiorczości, którzy stworzyli prawie 120 rozdziałów tematycznych obejmujących wszystkie najważniejsze zagadnienia dla osób prowadzących biznes w internecie. Oba wydania Biblii e-biznesu, mimo że książka nie należy do tanich, sprzedały się w nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy. I co dla mnie najważniejsze, książka zebrała najwyższe oceny od ponad 90% czytelników. Oprócz publikacji stricte biznesowych popełniłem także książkę Efekt Tygrysa o tym, jak mądrze i skutecznie budować markę osobistą w świecie, w którym dominuje wszechogarniający wyścig chomików, bo już nawet nie szczurów. Kolejną bestsellerową książką okazało się dzieło Targuj się, Zen negocjacji. To nietypowa pozycja, w której zdradzam nie tyle techniki, co zasady zdrowego, etycznego, a przy tym ponadprzeciętnie skutecznego targowania się w codziennym, nie tylko w biznesowym życiu. Książka spotkała się z fenomenalnie dobrym odbiorem czytelników, którzy przez ponad rok donieśli mi o spektakularnych efektach negocjacyjnych, jakie dzięki niej osiągnęli.
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. W 2015 roku serwis WhitePress.pl uznał mnie za jedną z najbardziej inspirujących osób w branży interaktywnej, co, nie ukrywam, napełniło wielką radością moją próżną duszę, ale też potwierdziło, że to, co robię, jest pożyteczne i pomocne i że warto iść tą drogą nadal. Między innymi właśnie dlatego zdecydowałem się stworzyć online'ową, rozbudowaną wersję niniejszego szkolenia. Wcześniejsze stacjonarne e-biznesy do kwadratu były organizowane albo wyłącznie na indywidualne zlecenia firm i instytucji, albo w salach ograniczonych do 30-40 osób. W sumie w latach 2013-2016 prezentowane tu techniki poprawy e-sprzedaży poznało kilkuset e-sprzedawców, którzy z fenomenalnymi efektami wdrażali je w życie. Teraz ta wiedza dostępna jest także dla Ciebie. Po co te wszystkie przydługie informacje, przechwałki i popisowe statystyki? Zazwyczaj idąc do lekarza niewiele wiesz o jego doświadczeniu, stażu czy o faktycznych osiągnięciach w dziedzinie, którą się zajmuje. Idziesz więc leczyć się w ciemno, oddajesz swoje zdrowie, a czasami życie w ręce kogoś, kto może okazać się zarówno cudotwórcą, jak i zwykłym konowałym. Moim zdaniem w biznesie jest jak w zdrowiu. Można ryzykować, tylko po co? Mam nadzieję, że ta niezbyt krótka autoprezentacja pozwoliła przekonać Ci się do mnie i do tego, że rady, podpowiedzi i strategie, jakie tutaj przygotowałem, bazują na konkretnych fundamentach, olbrzymim doświadczeniu moim, ale też tysięcy moich klientów oraz czytelników, a także na odpowiedzialności i etyce, bez których wysoka efektywność może być tylko krótkotrwałym szczytem na wykresie. Szczytem, który dziś w dobie Facebooka, wykopu i błyskawicznie reagujących internautów bardzo szybko mogą zweryfikować nasi klienci i konkurenci. Zapraszam na Olimp.